Wysokie technologie. Urządzenia ochrony zwierząt. Wśród tysięcy małych i dużych przedsiębiorstw możemy odnaleźć firmy, które działają w sektorze tzw. wysokiej technologii. Firmy z obszaru high-techu są wizytówką Polski, ponieważ w znakomitej większości eksportują swoje wyroby. To w nich powstają innowacyjne produkty, które odzwierciedlają poziom zaawansowania technologicznego w gospodarce. Produkt firmy NEL to rozwiązanie interdyscyplinarne. Wysoka technologia odpowiada na problem, potrzebę, która pojawiła się w kolejnictwie. Miłość do tego świata dźwięków rzeczywiście pomogła nam tutaj w tym całym projekcie związanym z ochroną zwierząt, no a z drugiej strony ochronie pociągów, bo z punktu widzenia kolejarza to właściwie ta ochrona pociągów jest dla niego najważniejsza. Przed przyjazdem pociągu na minutę z takich termosów stojących przy torach emitowane są sygnały akustyczne będące teatrem w lesie. Jest to przekaz w języku zwierząt, który wielu gatunkom w sposób bezdyskusyjny nakazuje odsunąć się od toru. Jest emitowana taka sekwencja akustyczna, która zaczyna się od sujek, później są szczekające psy, a później jest taka przykra dla ludzkich uszu sekwencja zwierząt walczących o życie, to są dźwięki zabijanych zwierząt. Nam się to nie podoba, natomiast dla zwierząt jest to naturalny sygnał, który my się wielokrotnie spotykamy i one wiedzą, że taka kolejność zdarzeń się zacznie, to znaczy, że należy z tego miejsca się po prostu odsunąć i poczekać na rozwój wydarzeń. Audiofil stara się zbudować iluzję sali koncertowej, natomiast my w tych urządzeniach ochrony zwierząt staramy się stworzyć jak najlepszą akustyczną iluzję rzeczywistej sytuacji, która się wydarza w lesie. Okazuje się, że inżynierowie z szerokimi horyzontami, otwarci na zupełnie inną wiedzę, inne dyscypliny nauki, potrafią stworzyć bardzo ciekawe rozwiązanie. Mam poczucie, że nasze urządzenia w jakiś sposób się przyczyniają do ochrony tych zwierząt. Jak wykazały badania, te dźwięki muszą tworzyć prawdziwą mistyfikację, no, bo jest to pewnego rodzaju oszustwo, oszukujemy zwierzęta, przekazując im informację, że zbliża się drapieżnik. Drapieżnik, którego te zwierzęta znają ze świata dźwięków. I staramy się je przekonać, że ten pociąg, który nadjeżdża łącznie z tymi dźwiękami przy współuczestniczeniu w tym spektaklu, jest właśnie tym drapieżnikiem i takie jest przesłanie i taki jest pomysł pani profesora Simony Kossak. Wysokie technologie to te działalności, w których wyprodukowanie wyrobu wymaga poniesienia najpierw wysokich nakładów na badania i rozwój. Branża wysokich technologii często eksportuje. To są produkty, które sprzedają się nie tylko w Polsce, ale i poza granicami, na całym świecie. I na przykład wyroby firmy NEL są tego bardzo dobrym przykładem. Mogą się sprawdzić na każdej kolei, nie tylko na polskiej. Dumą naszą jest to, że jest to jedyne urządzenie na świecie w ten sposób działające. Nie znamy żadnego innego rozwiązania, które identycznie do tej sprawy podchodzi na kolejach. Nie mamy w tej chwili konkurencji na rynku. Potrzeba jest też spowodowana tym, że nasze urządzenie powoduje to, że unikamy sytuacji defragmentacji środowiska, czyli że po jednej stronie torowiska nie mamy tylko i wyłącznie białych króliczków, a po drugiej stronie czarnych. Tak samo eliminujemy tutaj takie koszty społeczne i ekonomiczne, jak opóźnienia w ruchu pociągów, a każdy wie, no, jak znajduje się w sytuacji, kiedy się śpieszy, a niestety doszło do kolizji i maszynista musi zgłosić usterkę. Na dzień dzisiejszy największym sukcesem naszej firmy jest instalacja urządzeń ochrony zwierząt na liniach kolejowych Rosji. Jest to odcinek Moskwa-Petersburg i Petersburg-Helsinki. Tam mamy zainstalowane takie dwa spore odcinki doświadczalne. Są prowadzone zaawansowane rozmowy z kolejami niemieckimi, z kolejami norweskimi, z kolejami bułgarskimi, z kolejami rumuńskimi. Także przyszedł taki czas, gdzie urządzenie jest na tyle dojrzałe, sprawdzone i wiarygodne, że
nie boimy się jakiejś kompromitacji. Rozwiązanie, które stosuje firma Nel, jest unikalne, zostało opatentowane i mimo, że być może istnieją inne rozwiązania na świecie tego typu, które rozwiązują podobny problem, no to właśnie to jest przedmiotem zainteresowania również innych zarządów kolei na całym świecie.